I osobowe w tym momencie, takie, które poszukiwały w terenie, zostały poszukiwane i te możliwości nadal jeszcze jakby próbujemy w tych miejscach, które budzą nasze wątpliwości, więc to nie jest tak na 100% zakończone, jeżeli chodzi o teren, ale rzeczywiście można zaobserwować mniej sił tam na miejscu, ponieważ no, główny ciężar tych poszukiwań teraz przejął Wydział Kryminalny. Na naszej stronie publikujemy informacje z numerem całodobowym do Wydziału Kryminalnego, gdzie Państwo możecie przekazywać informacje na temat swoich wątpliwości, na temat tej sprawy, ale też przede wszystkim informacje na temat miejsca pobytu Jacka Jaworka. Zresztą Komendant Wojewódzki w ubiegły piątek wyznaczył nagrodę w wysokości 20 tysięcy. Być może to będzie bodziec, który skłoni osobę, która ma wiedzę na temat pobytu Jacka Jaworka, bądź może wskazać, gdzie są jego zwłoki, bo też jakby taka wersja jest brana pod uwagę. Więc tutaj wyznaczono nagrodę i rzeczywiście takie telefony są. Tych telefonów jest od kilku do kilkunastu w ciągu doby. Te wszystkie informacje są weryfikowane i sprawdzane. No, na razie nie przyniosły wymiernego rezultatu. Pani podinspektor, wspomniała Pani o tym, że tych telefonów jest sporo, tych sygnałów jest sporo, czyli podkreślmy to raz jeszcze. Na razie to nie są żadne dla Was wiążące tropy czy wskazówki, które jakby pozwoliłyby szybciej trafić na trop właśnie Jacka Jaworka. Oczywiście my liczymy na te telefony i na informacje od mieszkańców bądź tego rejonu, bądź znajomych, bliższych, dalszych Jacka Jaworka, ale to nie tylko i wyłącznie informacje, na których bazuje policja. Przede wszystkim wykonujemy swoje działania o charakterze operacyjnym, o którym teraz nie mogę mówić, więc mnóstwo policjantów nadal, co najmniej kilkudziesięciu policjantów pracuje nad tą sprawą. To jest sprawa związana z Wydziałem Kryminalnym, ale też policjanci, którzy zajmują się cyberprzestępczością, bo to również nasze działanie na tym polega, ale też współpraca międzynarodowa tutaj ruszyła i to ruszyła od razu, także uspokajam i rozwiewam wszelkie wątpliwości, że jakby ten trop zostawiliśmy samemu sobie. My to sprawdzamy, współpracujemy z policjami krajów, w których przypuszczamy, że mógł wyjechać bądź mógł próbować wyjechać. Panie podinspektor, czyli rozumiem, że hipoteza nadal o wyjeździe za granicę jest podtrzymywana. Rzecznik Komendanta Głównego Policji kilka dni temu mówił nam, że rozważana jest także ta hipoteza, że Jacek Jaworek po prostu nie żyje. Czy nadal te dwie hipotezy są rozważane, czy być może jeszcze jest ta trzecia, że on rzeczywiście ukrywa się gdzieś w lasach, w jakichś miejscach dobrze sobie znanych? Oczywiście dopóki nie zatrzymamy go bądź nie znajdziemy zwłok, to wszystkie hipotezy są brane pod uwagę. Próbujemy wykorzystać wszelkie możliwości, którymi dysponuje policja. Współpracujemy z zagranicą, bierzemy pod uwagę, że doszło do samobójstwa, bo no, wiemy, że mamy do czynienia z osobą niebezpieczną, ale osobą, która miała sobie broń, więc do tego samobójstwa rzeczywiście mogło dojść i też sprawdzamy i weryfikujemy te wszystkie informacje. Pani podinspektor, a czy jest taka również hipoteza, że Jacek Jaworek na przykład w dniu pogrzebu mógł zjawić się gdzieś w okolicy, żeby obserwować to, co się dzieje? Czy taką hipotezę też policja rozważała? Rzeczywiście media i gdzieś tam pocztę pantoflową obiegła taka informacja. My jej nie wykluczamy, choć wydaje się najmniej prawdopodobna. Ale rzeczywiście przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w uroczystościach zabezpieczyliśmy to miejsce dużo służb zarówno umundurowanych, jak i niemundurowanych. To były te najnowsze informacje dotyczące poszukiwań Jacka Jaworka. Teraz jeszcze o jednej kwestii. Bo było krok od tragedii nad zalewem Nakło-Chechło w województwie śląskim. Czteroletni chłopiec wszedł do zalewu, zachłysnął się wodą i zaczął się topić. Na szczęście byli na miejscu ratownicy WOPR i wyciągnęli chłopca na brzeg. Pytanie, gdzie w tym czasie byli rodzice, pani podinspektor? Rzeczywiście dosyć dramatyczna sytuacja. Na szczęście zakończyła się dobrze. Chłopiec został uratowany, ale to tylko i wyłącznie dzięki spostrzegawczości ratowników, którzy zauważyli małe dziecko, które weszło na bardzo głęboką wodę, zbyt głęboką dla niego. Chłopiec zachłysnął się wodą, zostało wezwane pogotowie ratunkowe, no i chłopak został przewieziony na obserwację również do szpitala. Okazało się, bo tam mamy patrole rowerowe na miejscu w rejonie tego zbiornika wodnego. Okazało się, że chłopiec był pod opieką swojego rodzeństwa, rodzeństwa w wieku 9 i 8 lat, więc na pewno nieodpowiednie do tego, żeby opiekować się czteroletnim bratem i na pewno nie można zrzucać odpowiedzialności na te właśnie dzieci. Policjanci, którzy byli na miejscu, ustalili szybko, że jest nie ojciec, ale nie było go absolutnie na brzegu jeziora, nie było go w zasięgu wzroku, nie widział swoich pociech, a okazało się, że był niestety w najbliższym barze. Mężczyzna został zatrzymany, to 46-latek, który no, uznał, że skoro są na kąpielisku strzeżone, to jest obowiązek ratowników dbania o jego dzieci. Mężczyzna dodatkowo miał 2 promile alkoholu
odpowie teraz na narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swoich dzieci, grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Panie podinspektor, i jeszcze jaki jest Pani apel, żeby do takich sytuacji nie dochodziło? Absolutnie nie spuszczamy z oczu swoich pociech, dbamy o to, to jest nasz obowiązek, a przede wszystkim jeżeli udajemy się na jakieś kąpielisko strzeżone bądź niestrzeżone, to nie spożywamy alkoholu, bo ten alkohol bardzo często prowadzi do tragedii. Apelujemy o rozwagę przede wszystkim. Podinspektor Aleksandra Nowara, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach. Bardzo dziękuję pani podinspektor za tę rozmowę i za te najświeższe doniesienia dotyczące m.in. poszukiwań dziękuję Jacka bardzo. Jaworka. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, a teraz o sytuacji i ostatnim zamieszaniu wokół i w samej Lewicy. I o tym porozmawiam z Ryszardem Kaliszem, adwokatem, byłym szefem MSWiA. Dzień dobry, witam serdecznie panie ministrze. Dzień dobry. Kiedy pan słyszy to całe zamieszanie, które teraz dzieje się wokół Lewicy i w samej Lewicy, to nie myśli sobie pan tak, no wróciłbym do tej polityki, może bym jakoś pomógł, może bym to wszystko jakoś poukładał? Wrócić do polityki formalnie, czyli do jakiejś partii politycznej, czy do parlamentu, ja już nie chcę i w ogóle mi nie chodzi to po głowie. Rozwinęła się moja kancelaria adwokacka. Czyli nie chce pan ratować Lewicy? Ja cały czas ją ratuję, chociażby spotykając się z czołowymi przedstawicielami Lewicy i rozmawiając z nimi. Ostatnio się widziałem nawet z Tomkiem Trellą, co jak widać, on jest teraz dosyć czołowym przedstawicielem tej grupy, która nie zgadza się z przewodniczącym. Czyli jednym z buntowników, jak to niektórzy ich określają. No ja bym nie nazwał tego ja bym ich nie nazwał buntownikami. To są bardzo rozsądni ludzie o bardzo dużym doświadczeniu samorządowym. Tomasz Trela był wiceprezydentem Łodzi, Karolina Pawliczuk była wiceprezydentem Kalisza i tak dalej, i tak dalej. Tam jest tylko jedna osoba, która mnie martwi, która mnie kiedyś w 2013 roku wyrzucała z SLD, czyli Anna Senyszyn, ale już dajmy spokój. Problem jest dużo głębszy niż tylko to, co się przedostaje do sfery publicznej. No to panie ministrze, na czym polega ten problem? Skoro jest no właśnie, głębszy, to co to za problem? Na tym, że Czarzasty zrobił bardzo dobrą rzecz. I to trzeba mu oddać, czyli zjednoczył trzy funkcjonujące na lewicy partie. Partie Razem, SLD i partię Wiosna. Później już w konsekwencji tylko dwie partie, czyli Wiosna i SLT, postanowiły jednak się łączyć, ale i tak mają wspólny klub parlamentarny wszystkie trzy. Natomiast problemem jest to, że ich elektoraty tego nie zaakceptowały. To znaczy te trzy elektoraty są zupełnie różne. I niestety te trzy elektoraty one w jakiś sposób są kreowane również przez szefów tych partii. Bo zobaczmy chociażby na partię Razem, całe sześcioro posłów Razem petryfikuje ten taki system, dla nich jedyny właściwy, mianowicie prymatu kwestii socjalnych nad demokratycznymi. Panie ministrze, czyli tak naprawdę niby jedna lewica, ale bardzo różna, ale chciałabym zapytać pana o konkrety, bo przywołana też przez pana Joanna Senyszyn w programie Newsroom powiedziała mi, że to, co zrobił Włodzimierz Czarzasty, to są szaleństwa pana Włodka, jego działania są nielegalne i stracił całkowicie kontrolę nad partią. Opowiadała też o tym, że zawieszeni członkowie dowiedzieli się o tym przez SMS-y, opowiadała o tajnych spotkaniach, które organizował właśnie Włodzimierz Czarzasty. I chciałam zapytać pana, co to za taktyka Włodzimierza Czarzastego, na wzmocnienie, czy też może na wyniszczenie lewicy? Już odpowiadałem przed pani pytaniem, że dochodzi tutaj do konfliktu ludzi, do bardzo nieładnych zachowań. Jeżeli ktokolwiek został odwołany przez Włodzimierza Czarzastego SMS-em, to było bardzo nieładne ze strony Czarzastego.
Ja oczywiście uważam, że lewica nie powinna tak się zachowywać i Czarzasty też nie powinien się tak zachowywać. Natomiast problem jest zupełnie inny. Problem jest, żeby ta lewica była uczestnikiem sprawnym i dominującym życia politycznego. I po to, żeby tak było, to trzeba mieć świadomość pełną, i chciałem do tego dążyć, że chociażby aparat SLD-owski, znaczy aparat już byłej SLD, zawsze był bardzo konserwatywny i nastawiony na swoje interesy. Natomiast to całe grono ludzi, którzy tam się zostali powyrzucani, ono z racji doświadczenia w gronach samorządowych, to są ludzie, którzy potrafią współdziałać, byli w koalicjach, chcą jakby działać zupełnie inaczej niż działa Czarzasty, a przede wszystkim nie można się spotykać z PiS-em, bo PiS nie jest żadną partią polityczną, tylko jest sektą polityczną niszczącą w Polsce demokrację i niszczącą europejską pozycję światową Polski. Panie ministrze, a Czarzasty to zrobił. No właśnie, panie ministrze, ale o co może pan zaapelować do Włodzimierza Czarzastego? Włodku, opamiętaj się, co chciałby pan powiedzieć Włodzimierzowi Czarzastemu? Jaki byłby pana apel do niego? Ja nie mówię, ja mam apel do wszystkich, aby współdziałali ze sobą, do wszystkich ludzi lewicy. Żeby po pierwsze Zandberg jednak zrozumiał, że bez demokracji nie może być nigdy godności człowieka, a dla lewicy i kwestii socjalnych godność jest najważniejsza. Żeby Czarzasty wiedział, że lewica to jest partycypacja, deliberacja i zawsze szacunek dla drugiego człowieka, no i to wszystko, co jest związane z kulturą postępowania. Natomiast Tomkowi Trelino i Karolinie Pawliczok i nie tylko z byłej SLD, ale z Wiosny w zasadzie, Agnieszce Dziemianowicz-Bąk i wielu innym wspaniałym ludziom, kobietom i mężczyznom życzę po prostu, żeby oni w tej lewicy odgrywali taką rolę, szczególnie te osoby, które wymieniłem, które doprowadzą do tego, że lewica będzie odnosiła sukcesy. Nie czas na waśnie. Larum grają. Las się pali, a oni się zajmują zabawą pod namiotem. Panie ministrze, skoro pali się las, pytanie, czy ten pożar powinien gasić Włodzimierz Czarzasty, czy jak sugerowała Joanna Senyszyn, powinien podać się w tej sytuacji do dymisji? To już jest jego sprawa. Ja uważam, że w tej całej sytuacji, która jest, powinno być całkowicie nowe rozwiązanie, dlatego że tam jest za dużo emocji, za dużo właśnie takich różnego rodzaju styczków. Ja nie odnoszę się do tego, co powiedziała Joanna Senyszyn. Joanna Senyszyn wielokrotnie niestety występowała w sposób kategoryczny i nie zawsze to było w interesie lewicy, co zresztą jej mówiłem wielokrotnie. Natomiast, tak jak powiedziałem, każdy tam musi umiejętnie nauczyć się niepowiedzenia ostatniego słowa. Panie ministrze, ale nowe rozwiązanie, czyli jakie? Poproszę o konkret. No, konkret jest taki, że muszą się odbyć jak najszybciej w nowej partii wybory. Te wybory nie mogą być zdeterminowane, czyli w taki sposób, że Czarzasty ma gwarancję zawsze wybrania, bo tak się porozumiał, tylko one muszą być demokratyczne i najlepiej, gdyby to były wybory przez wszystkich członków nowej lewicy. Panie ministrze, a czy Włodzimierz Czarzasty nadaje się do kierowania nową lewicą? Jeżeli wygra wybory, to tak, bo to jest demokracja. Natomiast Włodzimierz Czarzasty, jak już powiedziałem, ma wielkie zasługi w tym, że zjednoczył lewicę i lewica jest znowu w parlamencie. Natomiast on ma sposób działania czasami nie odpowiadający wszystkim. Bardzo taki kategoryczny, jest trochę samochwałą, ciągle mówi o sobie, często podkreśla wielką swoją inteligencję.
I jak widać, działa w sposób kategoryczny. Być może zapatrzył się w inne osoby, w innych partiach. Ale czy tak no, powinien wyglądać i zachowywać się lider lewicy? I to krótka odpowiedź, poproszę, nie, bo czas tak, nas goni. Nie, od razu mówię, może zapatrzył się tak, jak to przeprowadzono w Platformie, gdzie PO przewodniczącego wybrano w ten sposób, że dotychczasowy sam ustąpił, a osoba, która ma największe notowania, została wyeliminowana. Natomiast to nie jest sposób funkcjonowania lewicy. Lewica jest zawsze i musi być partią partycypacyjną. Za to kiedyś mówiłem to Leszkowi Millerowi i Janie Senyszyn, to mnie w 2013 roku wyrzucili z SLD. Ale to pamiętamy, panie ministrze, jak wyglądała ta polityczna historia, a może lewica... Ale co to teraz z tego? Pani się chce dowiedzieć? To ja pani prosto mówię, lider musi być zaakceptowany przez wszystkich. Lider nie może sam jakby zapewnić sobie głosowania. A w tym nowym statucie Czarzasty zapewnił sobie sam głosowanie. To jest złe. Zapewnił sobie sam bycie szefem. To jest złe. To jest złe. To jest złe. Mówi Ryszard Kalisz. Wyborowi najlepiej wszystkich członków Nowej Lewicy. Panie ministrze, a może... Ale również stanąć do konkurencji z innymi kandydatami. I tu, również taki, i tu stawiamy, i tu stawiamy kropkę, panie ministrze. A może lewica dogada się z Prawem i Sprawiedliwością i będzie miała, podobnie jak oni, swoje tłuste koty? To nigdy nie... Ja jestem przeciwny jakimkolwiek rozmowom z Prawem i Sprawiedliwością. Uważam, że to był błąd Czarzastego. Zresztą uważam, że to był błąd Balta. Jakieś kwitowanie z zarządu pisowskiego z udziałem PiS-u w województwie śląskim. PiS i lewica to są dwie przeciwstawieństwa. Dwa przeciwstawieństwa. Dlatego zawsze będę potępiał, nie zgadzał się i ci, którzy będą rozmawiali z PiS-em, będą sprzeniewierzali się istocie lewicy. Panie ministrze, a czy dla polityków lewicy te posady też tłustych kotów nie mogą być kuszące w przyszłości? Jeżeli będą kuszące dla działaczy lewicy, to ci działacze powinni przestać być działaczami lewicy. No, lewica działa dla ludzi, a nie dla posad. Ja pani od razu odpowiem, byłem tyle lat politykiem lewicy i nigdy, słownie nigdy nie byłem w żadnej radzie nadzorczej. Nigdy. Jak nawet ktokolwiek, kiedykolwiek mi proponował, to go na drzewo wyrzucałem. Nie byłem nigdy w żadnej radzie, ani nikt z mojej rodziny. Panie ministrze, a tymczasem PSL tak publikuje... Pani, to nie może być argument dla działacza lewicowego. Panie ministrze, tymczasem PSL publikuje taką bardzo pokaźną listę 350 tłustych kotów Zjednoczonej Prawicy. Są tam nazwiska osób, które zostały zatrudnione w różnych spółkach państwa i państwowych firmach. Osób, które są związane z konkretnymi politykami Zjednoczonej Prawicy. Z boku jest nawet informacja... z teamu, której opcji jest dana osoba, 350. Myśli pan, że to jest już cała lista, czy to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej? No, myślę, że nie. PiS dzisiaj nie jest, już powiedziałem, żadną partią polityczną, jest sektą działającą przeciwko interesom Polski, a jednocześnie jest taką, to się mówiło kiedyś, agencją zatrudnienia dla działaczy pisowskich i dla ich rodzin. I ta agencja zatrudnienia teraz chyba wyszła na pierwsze miejsce i głównie działacze pisowscy zajmują się bądź umieszczaniem siebie, bądź swoich rodzin właśnie w tego rodzaju strukturach spółek Skarbu Państwa, albo robieniem interesów na boku. I dlatego też to im wyjdzie kiedyś i mam nadzieję, że wyborcy PiS-u w końcu zrozumieją, na jakich ludzi głosują. I przestaną na nich głosować, bo rządy PiS-u, sekty politycznej są totalnie szkodliwe dla Polski. I dlatego, że PiS niszczy demokrację, zniszczył już demokratyczne państwo prawne, lewica nie może nigdy z PiS-em współpracować. Nigdy po prostu. I nie może z PiS-em rozmawiać. I nic nie jest warte jednak wolności i demokracji człowieka, i walki o godność człowieka. To daje do rozwagi moim koleżankom i kolegom
To mówi Ryszard Kalisz. Skoro poruszył pan kwestię praworządności, czy w kontekście wyroku TSUE w Polsce mamy już do czynienia z upadkiem państwa prawa? Całkowicie. Tu nie będę wchodził w szczegóły. Wielokrotnie o tym mówiłem medialnie, że Polska się zobowiązała do przestrzegania prawa europejskiego. Co nie znaczy, że najwyższym polskim prawem jest konstytucja RPS, napisana zresztą, czy współnapisana w dużej części przeze mnie i z 2 kwietnia 1997 roku, tylko że norma prawna nie wynika z jednego przepisu, ale normę prawną też się buduje chociażby z artykułu 9, że Polska przestrzega obowiązujących ją umów międzynarodowych. Krótko mówiąc, kolizja systemów prawa, ona zawsze następuje i nikt nie ma wątpliwości, że ta kolizja systemu prawa w przypadku ustaw, bo tu nie ma sporu z konstytucją, w przypadku ustaw dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, że tutaj Polska jako państwo, czyli wszystkie organy, muszą stosować się do orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym bardziej martwi mi postawa pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzaty Manowskiej, którą znam przecież z przeszłości, naprawdę napisała dobry komentarz do prawa cywilnego, że ona wystąpiła z tego rodzaju oświadczeniem, że Izba Dyscyplinarna może działać. No naprawdę, no aż mi ręce opadają. Tak dobry do niedawna prawnik, żeby tak niestety nieprawdziwą opinię wypowiedzieć. Dlaczego? Dla władzy? No naprawdę. Panie ministrze, to teraz o tych konsekwencjach. Rzeczniczka PiS, Anita Czerwińska, o możliwych karach za niewykonanie wyroku TSUE powiedziała: nie przewidujemy takiej sytuacji. To co oznacza? Że nie będzie tych kar, że rząd PiSu odniesie... Nie, ona nie ma pojęcia, o czym mówi. No pani rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, Anita Czerwińska, tak? Tak. Nie ma pojęcia, o czym mówi. No po prostu wystarczy przeczytać przepisy. No Polska za niewykonanie orzeczenia TSUE będzie mogła być ukarana przez to TSUE karą pieniężną. To jest normalne postępowanie egzekucyjne przewidziane w Unii Europejskiej. Nawet w wysokości 1 000 000 euro dziennie. No i co? Jak nie zapłacimy, no to wtedy nie dostaniemy pieniędzy unijnych, bo jest zasada praworządności. Jak ktoś nie przestrzega prawa, to trudno, żeby inny mu jeszcze za to płacił. Czyli nie dostaniemy tych środków, którymi chwalił się pan premier Morawiecki. Ja tu muszę powiedzieć, że te odrzucanie rzeczywistości przez PiS to jest kolejna jakby przesłanka do powiedzenia, że to jest sekta. No. Sekta to po prostu ma guru i samych wyznawców. I ich rzeczywistość zewnętrzna nie interesuje. No, tu dzisiaj tymi słowami tej rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości mieliśmy z tym do czynienia. Jakby Panie w ogóle ministrze, nie wiedziała, jakie są zasady w Unii. Panie ministrze, czy nie po drodze nam z Unią Europejską? Donald Tusk na antenie TVN24 powiedział: kiedyś Lech Kaczyński powiedział mi: uważaj, Jarosław, za bardzo Unii nie kocha. Czy myśli pan, że rzeczywiście Lech Kaczyński wypowiedział takie słowa, czy Donald Tusk kłamie, przytaczając taką wypowiedź? Pani redaktor, jak jest rozmowa w cztery oczy, to trudno powiedzieć, żebym ja mówił, czy takie słowa padły, czy nie. No nie mam pojęcia. Natomiast ja obserwując Jarosława Kaczyńskiego, no widzę, że on faktycznie nie lubi Unii Europejskiej, a mu bliżej jest do takich autorytarnych systemów, które mamy na wschodzie. On się wtedy dobrze czuje, zresztą partię stworzył na ten wzór, państwo stworzył na ten wzór. Jest uczniem profesora Stanisława Ehrlicha, który stworzył to pojęcie w 1962 roku ośrodka dyspozycji politycznej. W zupełnie innych warunkach. Jarosław Kaczyński jest tym ośrodkiem dyspozycji politycznej. Także, a Unia Europejska jest oparta, jak stanowi artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej, na poszanowaniu demokracji, praworządności,
godności, wolności we wszystkich przyjawach, a Jarosław Kaczyński tego nie lubi. No, ale czy my, ale Polacy są całym sercem za pozostawieniem Polski w Unii, bo to już nawet przecież nie chodzi o pieniądze, to chodzi o kwestie czysto cywilizacyjne. Panie ministrze, czas nas goni niestety, ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, o której chciałabym z panem porozmawiać. Proszę jak najkrótszą odpowiedź. Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie pokazało, że dziennikarze, ale i przedstawiciele walczący o prawa człowieka byli inwigilowani przez system Pegasus. Wczoraj w programie Newsroom Grzegorz Małecki powiedział, że prawdopodobnie ten program jest również wykorzystywany przez jedną z polskich służb. Pytanie, czy ktoś w ogóle nad tym w Polsce panuje? Oczywiście, że w prasie przewinęły się już informacje, że w swoim czasie CBA, notabene po co, kupiło Pegasusa. Notabene też w prasie były informacje, że za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości i ten Pegasus jest wykorzystywany. Każde wykorzystanie Pegasusa drogo kosztuje, ale z informacji poufnych wiadomo, że tych wykorzystań było już w Polsce kilkaset. No przecież mówi się o tym też, że w przypadku jednego w tej chwili ludzi, przeciwko któremu prowadzi się śledztwo, politykowi, który był w sztabie wyborczym Rafała Trzaskowskiego, też tego rodzaju operacje były prowadzone. Pegasus jest oczywiście w CBA. Oni nie chcą tego potwierdzić, bo przecież to jest taka rzecz, że mogą każdego bez żadnego powodu podsłuchiwać. Panie ministrze, ale czy ktoś nad tym panuje, czy też panowanie nie, nad służbami wymknęło się spod kontroli? Nie, ale to jest również wina Tuska. Przepraszam za to. Dlatego, że Tusk przez te lata swojego rządu nie lubił służb i pozwolił na rozpanoszenie się służb specjalnych. I my w Polsce dzisiaj nie mamy żadnej realnej kontroli służb. Ja w swoim czasie przedstawiłem w roku 2011 na forum debaty publicznej w Belwederze całą koncepcję kontroli nad służbami, nie mamy czasu, nie będę mówił, która miałaby być efektywna przy zmianie koncepcji prokuratury. I oczywiście, że nikt nie był z polityków ówczesnych rządzących, czyli Platformy, tym zainteresowany. Przyszło PiS i trwale to i kreatywnie jeszcze rozwinęło w ten sposób, że dzisiaj nad służbami nikt nie ma żadnej kontroli. Panie ministrze, i tutaj stawiamy absolutnie kropkę. Moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, ale niestety nasz czas dobiega końca. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Ryszard Kalisz, były szef MSWiA, był gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo i do widzenia. Drodzy państwo, o tematach politycznych porozmawiam z moim kolejnym gościem, również profesor Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Chwytliwe teksty, nawiązywanie do emocji, krytyka rządzących. Te wszystkie elementy pojawiły się w wystąpieniu Donalda Tuska w Gdańsku. Czy te kilkadziesiąt minut wystąpienia Tuska wstrząsnęło PiS-em? Czy może jest to stara śpiewka, która nie wytrąci Jarosława Kaczyńskiego z równowagi? No jednak było sporo spektakularnych tekstów, które dzisiaj można cytować. To tak zwane bonmoty. Teksty chwytliwe, które są łatwe do zapamiętania. To jest owszem w stylu Tuska, ale widzę, że to jest nowa, odświeżona odmiana stylu retorycznego Donalda Tuska. Kilka lat spędzonych z perspektywy Brukseli, jednak wydaje mi się, że nie poszło na marne, jeśli chodzi o takie sprawności komunikacyjne, sprawności retoryczne, i to było widać, ale chyba nie tylko na tym trzeba się koncentrować, bo rzeczywiście powrót Donalda Tuska to chyba nowa odmiana czy nowa forma walki politycznej w Polsce, walki między partiami politycznymi. Oczywiście tej takiej walki, która w pewnym stopniu przełoży się na pogłębianie polaryzacji w Polsce i pogłębianie podziałów ideologicznych czy partyjnych.
więc z tego musimy sobie zdawać sprawę. Wczoraj Tusk mówił w punkt, mówił oczywiście do swojego elektoratu i ten ostry język oczywiście ma swoje dwie strony, jak to zawsze w życiu bywa. Z jednej strony elektorat może się mobilizować, bo potrzebował takiego lidera, elektorat Platformy Obywatelskiej, ale z drugiej strony też przecież będzie się pojawiał negatywny elektorat, podsycany i też mobilizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. No i w ten sposób będziemy mieli w pewnym sensie powrót do tego, co już było, gdy obaj politycy, Kaczyński i Tusk, że tak powiem, byli twarzami politycznego konfliktu w pewnym sensie, no ale oczywiście wiele się zmieniło. Platforma Obywatelska została różnie zapamiętana przez wyborców, różnie w sensie i dobrze i źle, zależy przez kogo. I podobnie Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj też w pamięci społecznej i dobrze i źle się odbija. W związku z tym taka będzie dynamika najbliższej rzeczywistości kreowana przez obu liderów, ale chyba dzisiaj głównie pierwsze skrzypce gra Donald Tusk. Pani profesor, czy Jarosław Kaczyński może już bać się Jarosława Kaczyńskiego? Czy to, co pokazuje w ostatnim czasie, Donald Tusk może być jakimś postrachem właśnie dla lidera PiS-u? No z jednej strony to na pewno będzie mobilizacja całego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, bardzo silne odwoływanie się do przeszłości i pokazywanie, no nie wiem, braku pieniędzy, na przykład te wypowiedzi ministra Rostowskiego, że nie ma pieniędzy na 500+, to na pewno to wszystko, co może dyskredytować Donalda Tuska, będzie dzisiaj przywoływane w pamięci społecznej. I to jest pierwsza taktyka. No, druga taktyka to jest wystawianie liderów Prawa i Sprawiedliwości do takiego, powiedziałabym, do takiej polemiki w mediach społecznościowych, ale moim zdaniem nie będzie to Jarosław Kaczyński. Wiemy, że no, po pierwsze nie jest obecny w mediach społecznościowych, po drugie raczej rzadko udziela wywiadów, więc ewentualnie w zaprzyjaźnionych mediach podejmie jakąś polemikę z Donaldem Tuskiem. Pani profesor, a może potrzebna jest debata? Donald Tusk rzucił wyzwanie Jarosławowi Kaczyńskiemu. Pytanie, czy Polsce potrzebna jest kolejna debata Tusk-Kaczyński po latach? Oczywiście, to nigdy, rozmów nigdy między politykami nie jest za dużo. To my trochę oswoiliśmy się z takimi debatami, które no są w cudzysłowie, to oczywiście powiem, taką ustawką, bo debaty prezydenckie, wiadomo, że politycy znają pytania i tak dalej, ale taka debata polityków, taka debata a la Miodowicz-Wałęsa w dawnych czasach, dzisiaj by się przydała po to, żeby ludzie zobaczyli, jakie wizje Polski mają obaj politycy, jaką filozofię polityczną mają, jakiej filozofii hołdują, czym ma być państwo i tak dalej. Raz na jakiś czas nam, społeczeństwu, potrzeba jest wyrazistych polityków w takiej intelektualnej rywalizacji. Ale pani profesor, a w kontekście Pani profesora, w kontekście właśnie tego przywołanego przez panią przykładu, kto miał być Wałęsą, a kto Miodowiczem w tym układzie? No to jest oczywiście pytanie niezwykle trudne i ja nie ustawiałabym polityków tych, o których mówimy, w rolach Wałęsy i Miodowicza, bo czasy się zmieniły, zupełnie jest inny kontekst historyczny. Więc dla różnych środowisk ci obaj politycy będą albo zwycięzcami, albo przegranymi tej debaty, więc my jesteśmy dzisiaj na tyle podzieleni, że będziemy mieli swoich zwycięzców i swoich przegranych w tej debacie, ale pytanie bardzo ciekawe, które pani redaktor zadała, warte głębszej refleksji oczywiście. Tymczasem pani profesor, przywoływany też przez panią Lech Wałęsa, powiedział, że Jarosław Kaczyński nie ma nic do powiedzenia, nie ma najmniejszych szans, ma słabe argumenty. Czy pani zdaniem Jarosław Kaczyński podejmie rękawice i wziąłby udział w takiej debacie? Proszę o krótką odpowiedź.
Raczej nie podejmie tej rękawicy. W jego imieniu będą występowali inni liderzy, ale nie w debacie. Raczej to będzie taka pośrednia komunikacja, która będzie się odnosić do wypowiedzi Donalda Tuska, ale ciężar tej polemiki wezmą na siebie inni liderzy, a nie będzie to Jarosław Kaczyński. Pani profesor, w wiadomościach TVP pojawiły się między innymi takie stwierdzenia dotyczące Donalda Tuska. Tusk wrócił do kraju, bo skończyły się intratne posady w Brukseli. Straszy Polaków ruskim ładem, jego powrót do polskiej polityki to także eskalacja hejtu i agresji. To kolejny przekaz właśnie dotyczący właśnie Donalda Tuska. Tymczasem Jan Strzeżek na Twitterze napisał: Ruski ład Donalda Tuska, tak zatytułowano materiał. 4 razy für Deutschland, 3 inne wypowiedzi po niemiecku. Były premier to absolutnie nie jest moja bajka, ale to co dzieje się o 19:30 to coś niesamowitego. Czy zgodziłaby się pani tutaj z tym stwierdzeniem? Polityka porozumienia. Jest taka dyskredytacja personalna i dyskredytacja ideowa Donalda Tuska na miarę aktualnego formatu wiadomości w telewizji publicznej. Mnie to nie zaskakuje, bo czytam paski i oglądam też te wiadomości i należało się spodziewać, że będzie to taki frontalny atak na Donalda Tuska, zresztą akceptowany przez środowisko, które w tej bańce informacyjnej funkcjonuje. I myślę, że im więcej Donald Tusk będzie mówił, tym więcej takich tekstów czy takich materiałów, takie materiały będziemy oglądać, bo jakby jest to już element takiej walki politycznej, która przed wyborami, kiedykolwiek one by się nie odbyły, jeszcze będzie się intensyfikować. Donald Tusk w swojej wypowiedzi zaprezentował bardzo duży poziom autoironii. On odwoływał się do tego, że niektórzy uważają, że jest Niemcem. Więc oczywiście ja uważam, że autoironia świadczy o dużym poziomie inteligencji, ale także dystansu do siebie. Natomiast też nie oszczędzał innych polityków, swoich rywali politycznych ostrymi sformułowaniami, też na granicy inwektyw. I tutaj ktoś może powiedzieć, że no, Donald Tusk powiedział, co powiedział, no to teraz ma za swoje właśnie w wiadomościach. W telewizji publicznej. Pani profesor, czy dni Jarosława Gowina w rządzie są policzone? Jak pisze w swoim tekście Michał Wróblewski, sprzeciw lidera porozumienia wobec tak zwanej ustawy Lex TVN ma być jedynie pretekstem do wyrzucenia wicepremiera i ministra rozwoju. Czy pani zdaniem taki scenariusz rzeczywiście jest prawdopodobny? To w polityce jest, uniknę tutaj odpowiedzi, wiele scenariuszy możliwych i czasami one są tak zaskakujące, że z perspektywy dzisiaj wydaje się, że niemożliwe jest to, co nastąpi jutro. Uważam, że byłoby to nierozsądne ze względu na to, że Jarosław Gowin jest jednak takim czynnikiem stabilizującym Zjednoczoną Prawicę, to po pierwsze. Po drugie, już z takiej perspektywy czysto pragmatycznej, by nie powiedzieć arytmetycznej, no, zabraknie większości parlamentarnej do przeprowadzania kluczowych ustaw związanych z Nowym Ładem. A poza tym, jeżeli byłoby tak, że Jarosław Gowin jest dobrze spostrzegany, a w niektórych środowiskach opozycyjnych tak, na przykład w PSL-u, no to być może to mogłoby skutkować taki scenariusz utworzeniem rządu technicznego i przyspieszonymi wyborami, a to jest scenariusz niekorzystny dla Prawa i Sprawiedliwości. Pani profesor, partia Bielana zastąpi partię Gowina w rządzie? Taka będzie wymiana? Nie sądzę. To jest nowy twór polityczny, na razie bardziej, powiedziałabym, w fazie tworzenia wciąż i konstytuowania się, mimo że w sensie formalnoprawnym jest już ta partia republikańska w polskim systemie partyjnym. Natomiast od takiego statusu formalno-prawnego do potencjału politycznego, który się za nim ma kryć, no to jest jeszcze daleka droga. Moim zdaniem jest jeszcze słaby politycznie
Bielan i również jego środowisko. I taka wymiana nie byłaby wymianą korzystną dla całej Zjednoczonej Prawicy. Bardzo dziękuję pani profesor. Profesor Ewa Marciniak była gościem programu Newsroom. Raz jeszcze dziękuję. Drodzy państwo, a o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy porozmawiam także z moim kolejnym gościem, Witold Waszczykowski, były szef MSZ, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Ja pozdrawiam z Brukseli, ale nie wiem, czy jestem dobrym gościem, żeby rozmawiać o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy, dlatego że głównie zajmuję się sytuacją w mało zjednoczonej Europie bądź świecie dzisiaj. Mało zjednoczony świat, mało zjednoczona Europa. Pytanie, czy Polsce, panie ministrze, nadal jest po drodze z tą Europą, także w kontekście tego ostatniego wyroku TSUE i potencjalnych możliwych kar, które będą grozić Polsce? Tak, nadal jest nam po drodze z Europą, dlatego że jesteśmy w Europie nie ze względów tylko na finanse. Często się oskarża obecny rząd, że traktuje Unię Europejską jako bankomat. Nie, myśmy weszli do Europy, ponieważ chcieliśmy powrócić do świata zachodniego, do którego nas wprowadził Mieszko I, przyjmując chrześcijaństwo, do Europy, która jest oparta na trzech filarach: greckiej filozofii, rzymskim prawie, które wymyślili Rzymianie starożytni, i chrześcijańskiej etyce. To jest też, to są wartości. I poza tym trzecia kwestia to jest geopolityka. Więc dlatego jesteśmy razem, ponieważ należymy do rodziny europejskich państw. Tworzyliśmy tę Europę przez tysiące lat. Natomiast mamy zadziwiającą sytuację, ponieważ przeciwko polskim władzom dzisiaj jest łamane prawo europejskie. Instytucje europejskie zawłaszczają sobie prerogatywy, których nie posiadają zgodnie z traktatami. No i mamy problem, ale ten problem nie tworzy Polska. Ten problem tworzą elity liberalno-lewicowe, czy wręcz niektóre neomarksistowskie w Europie, które by chciały przeorać Europę, dokonać pewnej inżynierii społecznej, i którym to elitom nie po drodze jest, że w Europie w dalszym ciągu funkcjonują wartości konserwatywne i są rządy konserwatywne, które z sukcesem prowadzą politykę. To jest problem dla tej części. Panie ministrze, tutaj tą kością niezgody jest chociażby ta Izba Dyscyplinarna. Wiemy, jaki był wyrok TSUE. Nie, panie redaktorze. Kością niezgody jest to, że instytucje europejskie nie mają prawa podejmować dyskusji na temat wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ będę to przypominał jako minister i również jako europoseł. Nie ma w Europie żadnego dokumentu prawnie wiążącego nas, a tym bardziej traktatu europejskiego, który cokolwiek definiuje w wymiarze sprawiedliwości państw członkowskich. Do Unii Europejskiej należy w tej chwili 27 państw Unii Europejskiej i w każdym państwie są inne rozwiązania, ponieważ, jak powiedziałem, nie ma żadnych dokumentów prawnie wiążących, które nakazywałyby takie czy inne. Izba, nie izba i tak dalej. Panie ministrze, to co nie w tej ma sytuacji, odnosząc jeszcze, się... Jeszcze jedno zdanie. Nie ma w żadnym dokumencie, jak ma wyglądać Trybunał Konstytucyjny. Czy w ogóle ma być w państwie członkowskim Trybunał Konstytucyjny? Jak ma wyglądać Sąd Najwyższy? Czy on ma mieć jakąś izbę dyscyplinarną, czy nie ma mieć izby? Jak ta izba ma wyglądać? To są wszystko rozwiązania poszczególnych państw członkowskich. I żadna instytucja Unii Europejskiej nie ma prawa na ten temat dyskutować, a już nie mówiąc o wydawaniu jakichkolwiek wyroków. No dobrze, panie ministrze, to co w tej sytuacji? Bo Polska jest członkiem, cały czas jest członkiem Unii Europejskiej. Mamy ten wyrok TSUE. Co zrobi zatem polska strona? Bo groźba tych różnych kar, trzeba nawet finansowych, jest duża. Trzeba. Nie ma żadnych kar. Trzeba odrzucić i pokazywać Europie, że jest to decyzja instytucji europejskiej, która nie ma prawa w ogóle się zajmować tą sprawą. A nie tylko wyrokować, ale w ogóle zajmować. No proszę im pokazać w traktatach europejskich. W traktacie europejskim w artykule 2 wymienia się wartości i tam jest wzmianka praworządność. Nie jest w ogóle zdefiniowana. W 19 artykule mówi się, że w państwie członkowskim powinna być niezawisłość sędziów. I koniec.
I koniec. Nie ma żadnej definicji. Czyli co, jak panie to ministrze, ma wyglądać, nie będzie żadnych kar finansowych, bo nie ma tej sprawy, jak mówiła dzisiaj rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. No ale tutaj groźby są bardzo realne. No to jedni mówią, że mogą grozi być. Dlatego, że pani redaktor, dlatego, że toczy się wojna ideologiczna. Ja przypomnę, że w 2016 roku przyjechała do Polski Komisja Wenecka. Przypomnę po raz setny, nie zaproszona przeze mnie, ponieważ ówczesny minister spraw zagranicznych, którym byłem, po prostu wykonał pewien wyrok czy decyzję polityczną, iż trzeba było zorganizować przyjazd tej Komisji Weneckiej. I ta komisja oczywiście napisała olbrzymi 20-parostronicowy raport, jak im prawnikom wydaje się, to nie jest instytucja europejska oczywiście, jak im się wydaje, powinny rozwiązania wyglądać, ale wniosek końcowy był jednoznaczny. To jest spór polityczny. To jest spór polityczny i może tylko być rozwiązany przez rozwiązanie polityczne. Panie ministrze, Albo, i ostatnie zdanie w tej sprawie. Czyli albo my utrzymamy władzę i będziemy realizować te reformy, albo przegramy władzę i następna władza wróci do tego, że było jak było. Bo tu nie ma możliwości kompromisu. Panie ministrze, czyli tak, Polska nie zastosuje się do wyroku TSUE nie i pomimo tego, że, są groźby różnych kar i no, reperkusji dla Polski, to niczego takiego nie będzie, chociaż wszyscy unijni urzędnicy albo wielu z nich o tym otwarcie mówi. No oni grożą, dlatego jak powiedziałem, to jest spór ideologiczny, to jest spór lewicowo-liberalnej większości polityków, którzy na razie rządzą w instytucjach i w wielu państwach europejskich, spór z konserwatywnym rządem w Polsce, na Węgrzech, w Słowenii, jak się okazuje dzisiaj, bo te rządy są groźną alternatywą dla tamtych koncepcji liberalno-lewicowych. Proszę mi wierzyć, tu nie ma sporu o to, żeby jak powinno wyglądać modelowe rozwiązanie w Polsce. To nie jest spór o to, jak powinno być modelowe rozwiązanie wymiaru sprawiedliwości, bo takiego modelowego rozwiązania nie ma. Panie ministrze, zamykamy temat unijny. Przejdźmy teraz do stosunków polsko-amerykańskich. Donald Tusk podczas swojego wystąpienia w Gdańsku powiedział: to, co nam w oczach zostanie z tych świetnych relacji polsko-amerykańskich, to ciężki wysiłek naszego prezydenta, żeby zrobić swoją fotkę między toaletą a windą. No to wyjątkowo nisko oceni Donald Tusk te nasze relacje polsko-amerykańskie. Są takie tak złe, jak przedstawia to Donald Tusk? A kto je psuł przed laty? A kto je psuł jak Donald Tusk? Kto odrzucił tarczę antyrakietową w 2008 roku? Czyli co, to znowu wina Tuska, panie ministrze? Ja w ogóle nie wiem, po co ten człowiek wraca i zabiera głos w tej sprawie. Polsko-amerykańskie relacje od 2015 roku zostały podniesione na niebotyczny poziom. Mamy olbrzymią współpracę wojskową. Wróciliśmy do tarczy antyrakietowej. To jest pierwsza stała baza amerykańska w Polsce, która za chwilę będzie uruchomiona. Mamy tysiące żołnierzy amerykańskich, tysiące sprzętu amerykańskiego. Perspektywy są na powiększenie. Mamy programy współpracy wojskowej. Kupujemy sprzęt amerykański najnowszych generacji. Mamy rozwinięte współpracy energetyczne. Kupujemy gaz. Amerykanie są uczestnikami naszego Trójmorza. Koncepcji, które są jako panie ministrze, to wszystko wiemy. I są w, panie ministrze, ale to trzeba przypomnieć. Panie ale ministrze, to proszę przypominać Tuskowi o tym. Jeśli on zarzuca, pani jest dziennikarką, która go przepytuje być może i on bezczelnie opowiada o jakichś złych relacjach, to proszę mu to wypominać. Proszę przypominać. A jak było za jego czasu? Jak było za jego czasu? Za jego czasu był reset z Rosją, a nie z Ameryką. No więc on bezczelnie w tej chwili oskarża Polskę o jakieś złe relacje. Panie ministrze, ale teraz rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Lex TVN to jest ten projekt, który się ostatnio pojawił. Proszę powiedzieć, pana zdaniem, jako byłego szefa MSZ-u, jak Lex TVN wpłynie na nasze relacje z tym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi? Jeśli potraktują to Amerykanie jako próbę uregulowania rynku medialnego, jako próbę uregulowania również kwestii biznesowych, to nie wpłynie. Jeśli poważnie porozmawiamy z Amerykanami na płaszczyźnie biznesowej,
to oni to zrozumieją i będą wiedzieli, że takie są rozwiązania europejskie. Natomiast oczywiście TVN i opozycja totalna próbuje z tego zrobić kolejny konflikt ideologiczny, co twierdzić, że jeśli TVN będzie uregulowany tak, jak będą regulacje w Europie, to jest koniec demokracji, koniec mediów w Polsce. No come on, no nie przesadzajmy. To TVN-u nie zależy demokracja w Polsce. Panie ministrze, to czy to ten projekt jest potrzebny? Czy pana zdaniem to zamieszanie jest potrzebne? Czy lex TVN jest w ogóle potrzebny? Proszę, ja nie należę do decydentów, ale jeśli decydenci w Polsce uznali, że przyszedł czas na regulację również tego obszaru, który od lat jest nieuregulowany, to trzeba to zrobić. Tylko to trzeba zrobić, a nie gadać. Po prostu ja uważam, trzeba zrobić i jeśli są za tym uzasadnione argumenty i stoi za tym prawo europejskie, rozwiązania europejskie, no to trzeba je wprowadzić w życie i koniec, kropka. I trzeba to Amerykanom normalnie, biznesowo przedstawić. Pytanie, czy strona rządząca będzie potrafiła to w odpowiedni sposób przedstawić? Dajmy szansę, dajmy szansę. Na razie dajmy 6 szansę. Lat upływa dajmy wielu szansę. Sukcesów. Dajmy szansę, mówi Witold Walczykowski. Panie ministrze, grupa 12 senatorów amerykańskich opublikowała list otwarty do Andrzeja Dudy, w którym apelują do doprowadzenia do wycofania noweli kodeksu postępowania administracyjnego lub jej zawetowania. No i według senatorów ma to prawo utrudnić reprywatyzację mienia. Jak pan oceni tę inicjatywę? Czy to jest kolejny cios w te stosunki polsko-amerykańskie? Nie. To wynika ciągle z pewnego niezrozumienia sytuacji, jaka miała miejsce. Jesteśmy prawie 80 lat po II wojnie światowej. Mamy do czynienia z sukcesami pewnych narracji historycznych, które pokazały, że za II wojnę odpowiadają jacyś niezidentyfikowani naziści, a nie Niemcy. Ja bym chętnie porozmawiał z senatorami amerykańskimi i przekierował te ich apele do Berlina. Bo to Berlin, to Niemcy są odpowiedzialni za to, co się zdało w czasie II wojny światowej i pokazał, kto jest tego sprawcą i przyczyną. Po drugie, przypomniałbym Amerykanom właśnie wspomniane już dzisiaj w naszej rozmowie prawo rzymskie, zbudowane czy rozwijane od 2000 lat, gdzie mienie bezspadkowe przypada na rzecz Skarbu Państwa, czy samorządu, czy suwerena, który rządzi w danym kraju, tak jak to jest w Stanach Zjednoczonych. Więc nie można tworzyć jakiejś fikcji tylko dla wybranych państw. Panie ministrze, czyli znowu mamy niezrozumienia na tej linii polsko-amerykańskiej. Zostawiamy stosunki międzynarodowe. Trzeba rozmawiać. Przechodzimy zatem do sytuacji w Polsce. Skoro trzeba rozmawiać, to czy Jarosław Kaczyński powinien podjąć rękawicę i jak nawoływał go Donald Tusk, panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi, wymień się argumentami. Czy Jarosław Kaczyński powinien stanąć do debaty z Donaldem Tuskiem? No ale kim jest Donald Tusk dzisiaj? Dzisiaj Donald Tusk jest tymczasowym szefem partii. Premier Kaczyński, prezes Kaczyński jest szefem partii, ale wybranym w demokratycznych wyborach, co dopiero co żeśmy go wybrali, jest wicepremierem tego rządu. Więc najpierw wyjaśnijmy, jaka jest pozycja pana Tuska. Kim on jest? Czy on jest w tej chwili liderem formalnym partii? Czy on otwiera jakąś wojnę, kampanię wyborczą, której przecież nie ma? Wybory będą za dużo ponad 2 lata, więc panie na jakiej ministrze, podstawie ale kierując się takimi dżentelmeńskimi zasadami, on wyzywa na pojedynek Jarosława Kaczyńskiego. Czy Jarosław Kaczyński powinien podjąć rękawicę? To tak, wie pani, to w Afryce Idi Amin tak wyzywał swoich rzekomych partnerów, żeby stanęli w szranki i boksowali się z nim. Nie, bądźmy poważni. Niech Donald Tusk najpierw wyjaśni swoją sytuację, wyklaruje sytuację w swojej partii. A Jarosław Kaczyński nie będzie rozważał w ogóle takiej ewentualności? Krótko poproszę. Nie powinien. Panie to jest ministrze, niepoważne. To panie jest ministrze, niepoważne. Czy prawica chce wprowadzić ruski ład w Polsce, jak sugerował to także tak. Donald Tusk? Tak, oczywiście, tylko problem jest, żeby ta totalna opozycja zdecydowała się, co my chcemy wprowadzić. Czy
brunatny, faszystowski ład, bo tak nas oskarżali, czy koreański, północno-koreański, czy łukaszenkowski ład, czy ruski ład w tej chwili. Niech oni się sami zdecydują. Jak mnie pani przed chwilą pytała o Tuska w rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim, to jak powiedziałem, niech on się zdecyduje, kim on jest i niech ta totalna opozycja wreszcie zdecyduje, o co nas oskarża, bo oskarża już, jak powiedziałem, o faszyzm, o Białoruś, o Koreę Północną, o Rosję i tak dalej. A kto domagał się resetu z Rosją po katastrofie smoleńskiej? Kto wysyłał urzędników, żeby stawiali świece, lampki zapalali na grobach żołnierzy sowieckich? Panie i tak ministrze, dalej. To może jednak potrzebna jest ta debata, skoro jest tyle problemów do omówienia, tyle kwestii spornych, to może to warto spotkać się. Ja podebatuję. Czyli proszę bardzo. Podebatuje to pan ja chętnie, z Donaldem Tuskiem? Ja chętnie podebatuję z politykami. Nie, oczywiście ja nie wiem, kim jest w tej chwili Donald Tusk. No, ja jestem europosłem, mam swoje stanowisko. No może pan rzuci mu rękawice? Nie, ja nikogo nie rzucam. Jest możliwość debaty w Europarlamencie. Tutaj też są politycy, byli ministrowie. No, oni się jakoś nie kwapią, żeby jako byli ministrowie spraw zagranicznych porozmawiać ze mną czy z innymi ministrami, jak panią Anną Fotygą i tak dalej. Więc no, jest jakiś protokół dyplomatyczny, protokół administracyjny, urzędniczy. Ale pan cały czas jest otwarty na dyskusję i debatę. Panie ministrze, PSL publikuje listę 350 tłustych kotów, a więc osób, które znalazły zatrudnienie w spółkach Skarbu Państwa, w państwowych przedsiębiorstwach. No i z boku pojawiają się też informacje, z kim z polityków związana jest dana osoba. 350 to spora liczba. Ludzie opozycji mówią, że tych nazwisk jest znacznie więcej. Czy będzie, nie ma tam pana, to przypuszczam, że dla pana jest to taka dobra informacja. Czy będzie pan apelował o takie samooczyszczenie w Zjednoczonej Prawicy i czy ta uchwała sanacyjna jest potrzebna? Nie, uważam, że to skandaliczna informacja, dlatego że wyciąga się tam ludzi, którzy pracują, mają swoje kariery zawodowe, a którzy kiedyś byli gdzieś na przykład radnymi albo gdzieś kandydowali i tak dalej. To, ale panie ministrze, dostali radnymi, swoje stanowiska, kiedy akurat Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy, więc tutaj powiązanie rzuca się samo w oczy. No tak, ale większość z nich ma swoje kariery zawodowe, przecież nie dostali tych stanowisk na piękne oczy, tylko dlatego, że mają swoje kariery. Na chwilę gdzieś otarli się o politykę. Jak powiedziałem, gdzieś kandydowali, gdzieś byli na chwilę radnymi, gdzieś byli w samorządach, ale potem wrócili do swoich zawodów i większość z nich kontynuuje tę karierę. Panie ministrze, czyli co, ta uchwała sanacyjna jest potrzebna, czy jest niepotrzebna, pana zdaniem? Krótko. Uchwała sanacyjna była potrzebna odnośnie rodzin polityków, którzy aktualnie sprawują władzę. I to tego dotyczy. Natomiast ona nie może dotyczyć tysięcy ludzi, którzy kiedyś się gdzieś przewinęli przez politykę. Bo to oznaczało, że ktokolwiek kiedyś wejdzie do polityki, jest na stałe życie stygmatyzowany, nie może nic zrobić i może co najwyżej w kiosku ruchu pracować. Ale panie ministrze, no tam na tej liście nie są osoby też tylko, które gdzieś kiedyś były związane z polityką, ale też osoby, no, które po prostu są jakoś związane z czynnymi politykami. No to proszę to udowodnić. Co to znaczy? No bo tam widziałem, jest jakaś taka dziwna sygnatura. Jest w zespole, co tam się mówi, team tego czy innego polityka. No, co to znaczy? No. Nie, uważam, że to jest przekręt na dużą skalę i jeśli popatrzymy na samorządy, które w dużych miastach są w większości opanowane przez Platformę Obywatelską w tej chwili, to tam zobaczymy tysiące powiązań, nie 300, jak pani powiedziała, a 30 tysięcy powiązań w spółkach samorządowych. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Witold Waszczykowski był gościem programu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję raz jeszcze. Drodzy państwo, kilkadziesiąt osób zgromadziło się w poniedziałek przed siedzibą Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie. Te osoby protestowały przeciwko wizji polityki edukacyjnej ministra Przemysława Czarnka. Jaka jest ta wizja edukacyjna? No i przede wszystkim, jak oceniają ją przedstawiciele, którzy pracują w szkołach, dyrektorzy szkół. Jak to może wpłynąć na szkolnictwo? O to zapytam Danutę Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry. Pani dyrektor, jeżeli chodzi o tę wizję szkoły, którą prezentuje od pewnego czasu minister Przemysław Czarnek, co pani podoba się w tej wizji, a co nie?
Tą wizję znamy w dużym stopniu poprzez przekazy medialne i w tym momencie, kiedy słyszymy takie określenia jak walka o prestiż zawodu nauczyciela, jak autonomia dla szkoły, jak zwrócenie uwagi na ekologię i tak dalej, to wszystko są rzeczy, które budzą w nas zadowolenie i napawają takim spojrzeniem dosyć miłym i sympatycznym. Ale ponieważ nie do końca rozumiemy, na czym ma to polegać, zaczynamy sięgać głębiej. I w momencie, kiedy sięgamy głębiej, rodzą się nasze wątpliwości. Te wątpliwości dotyczą interpretacji stwierdzeń, które są uspokajające. Dostaliśmy ostatnio chociażby takie wskazania, czyli założenia organu nadzoru pedagogicznego dotyczące funkcjonowania szkół. I muszę powiedzieć, że przy pierwszym czytaniu wszystkie stwierdzenia, które były tam zawarte, nie budziły we mnie większego niepokoju. Ale w momencie, kiedy zaczęłam czytać interpretacje dotyczące tych punktów, przestałam rozumieć cokolwiek. Chodzi mi chociażby o takie stwierdzenie, wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. No, wszystko byłoby okej, bo wszystkie te słowa są naprawdę sympatyczne, miłe, ale czytam wypowiedzi jednego z doradców pana ministra Czarnka, że chodzi tu między innymi o wdrażanie dziewcząt do cnót niewieścich. I w tym momencie ja tak naprawdę nie wiem. Nie wiem dokładnie, o co chodzi, nie wiem, jakie to cnoty niewieście. Mam w swojej szkole rodziców, mam matki, które są właścicielkami różnych firm, są bardzo takimi prężnymi kobietami biznesu i jestem przekonana, że one, jeżeli usłyszałyby, że będę wychowywać ich córki ku cnotom niewieścim, powiedziałyby mi dosyć ostro, co myślą o takim założeniu. Te interpretacje są dla nas nie do końca zrozumiałe i budzą niepokój. A przede wszystkim zalecenia, które dostaje szkoła, powinny być bardzo proste, precyzyjne i zrozumiałe przez wszystkich w taki sam sposób. Natomiast w tych założeniach, które myśmy dostali, można to wszystko interpretować bardzo różnie. Myślę, że założenie jest takie. Ponieważ interpretacja jest bardzo szeroka, sprzeciw jest niewielki, bo stwierdzenie na przykład, że będą działania na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, dopóki się nie zastanowimy dokładnie, co oznacza to słowo szersze udostępnianie kanonu edukacji klasycznej, nie budzi zastrzeżeń. Stwierdzenie wychowania do wrażliwości na dobro? Dobrze, ale jak rozumiemy to dobro? Co dla kogo jest tym dobrem? Więc tak ogólne założenia budzą pewien niepokój, czy ta interpretacja jest taka, jak sobie życzą tego moi rodzice, a przecież zgodnie z pierwszym punktem założeń, wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Czyli szkoła wspomaga rodzinę, a nie narzuca jakichkolwiek interpretacji dobrego wychowania. Pani dyrektor, te stwierdzenia, które pani przytaczała, rzeczywiście mogą być bardzo pojemne. Do końca wakacji zostaje już coraz mniej czasu. Jak do tego podchodzą też sami nauczyciele? Bo kiedy rzeczywiście czyta się takie wytyczne, to oni mogą być naprawdę nieźle skołowani tym wszystkim i tym natłokiem słów. Szukamy tego, co jest proste i oczywiste. Wśród tych punktów jest punkt dotyczący wycieczek edukacyjnych. Zrozumiałe wycieczki w miejsca związane z historią naszej ojczyzny. Tak, bardzo dobrze rozumiemy, o co chodzi. Natomiast wszelkie rzeczy interpretacyjne staramy się interpretować
tak, jak było to uzgodnione dotychczas w naszych szkołach, z naszymi rodzicami, z naszą radą pedagogiczną. My wszyscy mamy swoje koncepcje pracy szkoły. Mamy tak zwane misje każdej szkoły, mamy tą swoją malutką autonomię, którą chcielibyśmy nie tylko zachować, ale jeszcze rozbudować i mieć szansę na tworzenie twórczych i kreatywnych szkół. Czyli pani dyrektor, szkół, gdzie... twórcze tak? szkoły to bardzo ważne. Mówiła pani o interpretacji, ale każdą interpretację ktoś wyżej nad wami może jeszcze zinterpretować. Czy nie obawia się pani tego, że to kontrolowanie szkół będzie jeszcze większe, jeszcze takie bardziej szczegółowe właśnie dla wszystkich tego typu placówek, żeby sprawdzić, czy to zgadza się z jakąś linią przyjętą przez ministra Czarnka? I tu się właśnie rodzi kolejny dla nas bardzo poważny problem, ponieważ jeżeli bardzo uogólnione są i bardzo nieprecyzyjne założenia, nie jest łatwo udowodnić, że są one prawidłowo spełniane w szkole. Nie jest łatwo przewidzieć, z jaką interpretacją tych właśnie założeń przyjdzie osoba kontrolująca. Czytamy również i słyszymy o karaniu za przestępstwa edukacyjne. Z takim sformułowaniem spotkałam się po raz pierwszy w całej mojej bardzo długiej już karierze jako dyrektor szkoły i pracownik w ogóle oświaty. Co to jest przestępstwo edukacyjne? Jak my mamy to rozumieć? Niewykonanie zaleceń ma spowodować ukaranie. Jeżeli zalecenia są precyzyjne, mam świadomość, za co mogę być ukarana. Jeżeli są bardzo ogólne, takiej świadomości nie mam i w każdym momencie będzie można mi zarzucić, że nieco inaczej myślał na ten temat pracownik kuratorium, który będzie mnie kontrolował. Budzi to mój niepokój i niepewność. Niepokój również budzą kwestie różnych interpretacji. Czytamy w mediach ostatnio wypowiedzi doradcy pana ministra na temat tego, jakie jest podejście do ateizmu nauczycieli, do szkoły, która jest neutralna światopoglądowo. Te wszystkie pani dyrektor, rzeczy tych wątków są jest bardzo dużo. Jak pani mówi, są to też rzeczy niezrozumiałe. Cnoty niewieście, które już pojawiły się w naszej rozmowie, one spowodowały bardzo dużą dyskusję. Pani już o tym wspominała, ale proszę doprecyzować, jaka była reakcja przede wszystkim ze strony rodziców, którzy słyszą takie rzeczy, bo pani się z nimi kontaktuje, rozmawia z nimi. Ich dzieci przecież przyjdą do szkoły i z takimi cnotami niewieścimy prawdopodobnie będą musiały się stykać. Jak rodzice na to reagują? Pierwsza reakcja moich rodziców to było traktowanie tego określenia jako żart. Po prostu żart, ktoś gdzieś w mediach powiedział coś dowcipnego. W momencie jednak, kiedy okazało się, że żartem to nie jest i że myśli się poważnie o takim stylu wychowania, moje mamy przede wszystkim, ale również ojcowie, którzy chcą wychowywać swoje córki na obywatelki naszego kraju, prężne, budujące swoje własne życie w sposób bardzo otwarty, bardzo współczesny. Ci ludzie zaczęli pytać, na czym ma polegać dokładnie to wychowanie w duchu cnót niewieścich. Ponieważ ja sama nie jestem w stanie tego stwierdzić, powiedziałam bardzo prosto. My w naszej szkole chcemy wychować każdego człowieka na dobrego, uczciwego i świetnie radzącego sobie w XXI wieku człowieka. Bez względu na to, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną, ma być dobry, uczciwy i ma sobie świetnie pani radzić dyrektor, w życiu. Pani dyrektor, to też bardzo dyplomatyczna odpowiedź, ale teraz o edukacji seksualnej, bo Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał państwa Unii do zapewnienia dzieciom kompleksowej edukacji seksualnej. Minister Czarnek skomentował to na antenie TVP Info. Powiedział, jeśli państwo z Komisji Europejskiej są jakoś niedoedukowani seksualnie, to niech się sami doedukują, a naszych dzieci proszę nie demoralizować. Wara od naszych dzieci. Jak ocenia pani taką wypowiedź ministra edukacji? Tutaj widzę kilka zagadnień. Pierwsza rzecz, co znaczy określenie nasze dzieci? Nasze dzieci, czyli dzieci rodziców,
którzy mają tą rolę wychowawczą nadrzędną. Sam pan minister i władze oświatowe w pierwszym punkcie zaleceń nadzoru pedagogicznego piszą o wspomaganiu przez szkołę wychowawczej roli rodziny. W związku z tym to rodzina określa, jakiego wspomagania potrzebuje. To rodzina decyduje o tym, jaką wiedzę chce, aby na terenie szkoły przekazywano. Nasze dzieci, wara od naszych dzieci. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że część rodziców w mojej szkole będzie uważała, że poradzą sobie z zagadnieniem uświadamiania dzieci samodzielnie. Ale jest też olbrzymia grupa rodziców, którzy oczekują pomocy od szkoły. Miałam taką klasę niedawno, w której wszyscy rodzice bardzo wyraźnie zwrócili się, w wyraźny sposób zwrócili się do mnie z prośbą o zaproszenie seksuologa do szkoły, który w sposób fachowy, spokojny przeprowadzi takie zajęcia. Seksuologowi towarzyszyła pani psycholog szkolny. Zajęcia były bardzo wartościowe, rodzice zadowoleni, dzieci również. Pani dyrektor, czyli wielu rodziców, ale także wychowanków takich zajęć chce, ale chciałabym konkretnie zapytać panią jako osobę, która w edukacji pracuje od lat, czy minister edukacji powinien używać takich słów, wara od naszych dzieci, czy one powinny padać z ust ministra? Moim zdaniem wszelkie słowa, które wypowiada się publicznie, trzeba bardzo ważyć. Trzeba bardzo spokojnie podchodzić do określeń nasze, wasze, do dzielenia. My jako szkoła, jako oświata nie mamy za zadanie dzielić jakiegokolwiek społeczeństwa, jakiejkolwiek grupy. My mamy łączyć. Czyli takie wypowiedzi mogą dzielić, pani dyrektor? Moim zdaniem tak. Pani dyrektor, bo czas nas goni, a jeszcze jedna ważna kwestia, o której chciałabym z panią porozmawiać. Szczepienia w szkołach, o tym mówimy od dłuższego czasu. Po wakacjach takie szczepienia dla dzieci mają być przeprowadzane w takich mobilnych punktach na terenie właśnie placówek szkolnych, placówek edukacyjnych. Czy wy jakoś specjalnie do tego się przygotowujecie? Jak to miałoby wyglądać? W tej chwili już część dzieci została zaszczepiona przed wakacjami, bo rodzice chcąc wyjeżdżać poza granice kraju zrobili to. Natomiast w tej chwili jesteśmy przygotowani, mamy przede wszystkim takie pakiety informacji od samorządu, również zdobyte przez siebie informacje dotyczące bezpieczeństwa szczepienia, dotyczące potrzeby szczepienia. Będziemy je rozsyłać naszym rodzicom i naszym uczniom. Już Librusem część tych materiałów została rozesłana. Mamy zbierać deklaracje od rodziców, którzy życzą sobie zaszczepienia dzieci. Jesteśmy w stanie zorganizować w ciągu pierwszego tygodnia roku szkolnego sprawnie i szybko wszystkie informacje, które są potrzebne do zaszczepienia. Potrzebujemy jedynie konkretnej daty, kiedy i gdzie. I zorganizujemy to wszystko sami, ponieważ i rodzice są tym zainteresowani, no i szkoła jak najbardziej, bo jest to nasze wspólne bezpieczeństwo. Oczywiście jest grupa rodziców, którzy myślą o szczepieniach nieco inaczej. Staramy się do nich dotrzeć z wiedzą, z informacją. Niestety tutaj przymusu nie ma i być nie może, ale namawianie, wyjaśnianie jak najbardziej tak. A szkoła jest gotowa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Danuta Kozakiewicz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, była gościem programu Newsroom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I ta rozmowa na tematy związane z edukacją kończy program Newsroom. Kolejny jutro o godzinie 14, a dzisiaj jeszcze w telewizji WP i na stronie głównej Wirtualnej Polski program WP News o 16:50. Agnieszka Kopacz, dziękuję państwu za uwagę i zapraszam już na jutrzejszy Newsroom. Do zobaczenia.